wszystkich. Ostatnio mi przez parę dni nie było, nie grałem w GTA 5, bo mi się nie chciało. Mam inne zainteresowania. Jak włączyłem dzisiaj grę, to takie cadeńko można było sobie kurwa kupić. Ale nie o to tutaj chodzi. 3700 wynalazek. Fajnie się prowadzi, jest bardzo wytrzymałym pojazdem. Zabiją nas od razu w tym pojeździe, więc to jest tak zwany dla mnie pojazd rekreacyjny. I teraz ustawiłem sobie funkcję, że wszyscy mogą wsiąść do tego pojazdu i jadę sobie, żeby ktoś mnie stuknął. Chcę zobaczyć, czy ktoś mi ukradnie pojazd. Trzeba znaleźć takiego gracza, który się ruszył. Na przykład tamten. Nie wiem, jak jest na ile jest wytrzymały na przykład z bazuki ten pojazd. Rozumiem, że mam pasywkę włączoną. A to wychodzi, że tak. No dobra. Tryb pasywny wyłączony. Jak widać, ma moc ten samochód. Ale nie tego chciałem, nieważne. W każdym bądź razie fajnie się prowadzi ten pojazd. Nie jest to nic nowego, bo ci co mają pecety, to już wcześniej kurde mieli ten pojazd. Tylko że ja myślałem na zasadzie takiej, że oni mieli zhakowane konsole, komputery chciałem powiedzieć. Na zasadzie takiej, że oni tam wszystko wrzucają, więc kurde, już mnie to nie zdziwiło. A teraz sobie jeżdżę gacko mobilem. I jak widać, nie wszystkich stać na taki pojazd, biedacy. Można z tego gówna strzelać, tylko dodam tyle, ale dodam to, że nie opłaca się. Ogólnie na to wychodzi, że nikt mnie tutaj dzisiaj nie zabije, no chuj. Zobaczymy los custom. Może zrobię tak. Tutaj zostań, bo zjebałem właśnie. Fajnie to wygląda z tej perspektywy. Nikt nie chce wsiąść do Batmobila. Nie chcesz zobaczyć, jak się fajnie takim czymś jeździ? No wsiadaj. Gdybyś miał Batmobil, to raczej byś tym czymś jeździł, chyba że już wcześniej sobie kurwa kupiłeś. Znając życie kurdekarzy, który kupi sobie taką zabawkę, przez parę dni jeździ nią, by zobaczyć, jak to działa. Czy warto w ogóle coś takiego kupować? Bo ogólnie też możesz takim sobie saskiem pojeździć, jak tworzysz w kreatorze. Sobie jakieś misje, zdobywanie. Też masz dostęp do wszystkich pojazdów, centralnie do wszystkich. Dobra, pojazd.
został zwrócony. Koleś mnie chce zaprowadzić do chaty. Dobra, lecimy z koksem. Za chwilę wam pokażę też, w jaką grę pykałem. Tytułu nawet nie, na razie nie zdradzę, bo to top secret. Chujowo jeździsz. Dobra. Co masz ciekawego w tym garażu? Pewnie nic. A już myślałem, że masz 10 takich Batmobilów. Widzę, że lubisz czarny klimat. A, też można. Zaraz zobaczę, jaki masz poziom ewolucji. Kajo. Dalej. 91. No to nie tak źle. Więc czas pokazać coś z innej beczki. Tutaj widzimy grę Homefront Revolution. Właśnie dlatego mnie ostatnio nie było, bo naparzałem się w tą grę. Mogę dodać, że tutaj akurat jestem w online. Fajna strategia, dużo misji. Ta gra przypomina trochę GTA, ze względu na to, że możemy sobie łazić po dużych sektorach. Oczywiście napotykamy w tym momencie wrogów. Tu akurat jestem na misji, gdzie niestety coś tam trzeba było zrobić. Przeprowadzić jakiś tam, kurwa, nie wiem, desant, kurwa, pojazdu z punktu do punktu. I trzeba po prostu było uważać, żeby nie zginąć. Znaczy, zginąć tam możesz, bo to tam chuj kogo dochodzi. Na dole mam 3 życia, więc... Zresztą widać A2, w każdej chwili możecie kolega reanimować. No i podnosimy sobie poprzeczkę. W każdym bądź razie, grając w taką grę, ona strasznie wkręca. Jest lepsza niż Battlefield i Rainbow Six przy tej grze to wymięka. Tutaj niestety jesteś zmuszony do grania grupowego, bo jeżeli, jakby to powiedzieć, będziesz bawić się w kozaka i będziesz udawać, co to nie ty, i będziesz ginąć, to cię po prostu drużyna oleje i chuj z tobą. I sobie w trójkę przejdą, a cię wyrzuci po prostu ze sesji, jak kurwa cię po prostu ktoś nie uratuje. Więc lepiej trzymać się drużynowo. Jeżeli jesteś chujowym strzelcem, to najlepiej trzymać tyły. Nie wysilać się tak zbytnio. Jedyną wadą w tej grze jest tylko to, że jak puszczamy broń, nie mamy celownika i jak chcemy strzelać, to musimy zrobić zbliżenie broni i dopiero możemy strzelać. Chociaż ja mam na to patent, kurwa, i wystarczy, że weźmiesz markera, zrobisz sobie na środku ekranu czarną kropeczkę i kurwa gra gitara i możesz też tak grać. Można, można. I celownik samemu stworzony. Już kiedyś też grałem właśnie w podobną grę, gdzie celownika nie było i bardzo mi to pomogło. Jak tutaj widzicie, sobie przechodzę misję. I całkiem mi to idzie. Nie mówię, że nie. W każdym bądź razie zapraszam do grania w taką grę, bo naprawdę mamy tu miasto. Miasto jest akurat zrujnowane, to akurat jesteśmy w mieście. Chodzi mi o to, że poruszamy się po dużym obiekcie. Mówię coś jak a la GTA miasto, tylko trochę zrujnowane inaczej. Przez Koreę, która niestety zaatakowała tam Nowy Jork, czy chuj tam zwał jak zwał. Nie czytałem historii, biografii tej gry, więc tak za bardzo nie wiem. I szczerze mówiąc, mnie to gówno tam obchodziło. Ale w każdym bądź razie, jak sobie pograsz online, to się wkręcisz od razu.
Dodaj właśnie, tankujesz sobie życie, amunicję, plus to, że zbierasz amunicję od trupów, nie? Dobrym plusem jest tutaj właśnie na tym radarze, że pojawiają ci się cele, to tam nic nowego nie ma. Ale chodzi o to, że jak masz trupy, to jest krzyżyk pokazany, że taka osoba już is dead. W trakcie zabijania. Coś mi się tutaj dzieje. Akcja. A jak widzicie, na mapie widać czerwone punkty zbliżające się. Więc warto się przygotować i schować. Najlepiej strzelać, kurde, na ukucka, bo jesteś wtedy mniejszym celem do zaatakowania. Mniej ci życia nie zabierają. Plus to, że po wykonaniu całej misji dostajesz tak zwaną kasę. Plus, kurwa, tak zwaną kasę za zdolności czegoś tak. No i za te zdolności możesz sobie, czy tam za kasy, kurwa, piękny rzut, kupować paczki z amunicją i tuningować sobie tą broń, przerabiając ją na lepszą. Lepszy celownik, tłumik i te inne pistory. Większy magazynek, uchwyt, kolba i tam, sami wiecie, jak to w broni. Tylko niestety, jak zauważyliście, strzelając przez siatkę, jakby te pociski w ogóle nie przychodziły, tak zwana kamizelka kuloodporna. Jak będziecie mieć takiego miszka, to też uważajcie, bo to jest bardzo niebezpieczne narzędzie zbrodni. Bo to nie rzucasz, tylko opuszczasz na dół, więc masz 3 sekundy, żeby uciec. Oczywiście tutaj granaty wszystko tworzymy sobie sami. Co jest też banalnie proste. Ale to jest nieistotne. Istotne jest to, że naprawdę ta gra wkręca. Graficznie jest ładna. Nie ma żadnych minusów, jak dla mnie. Żadnych błędów nie zauważyłem w tej grze. Chociaż czasami zauważyć można, że zamordowani tak zwany komputer czasami różne pozycje robi. Siedzi, albo jakoś jest dziwnie zgięty. Nie wiem, może to specjalnie tak zrobili, lub jakiś taki błąd, kurde, w grze. Ale to jest mały szczegół. O. My dokładnie osłaniamy tą ciężarówkę, którą musimy zawieźć do naszej meliny, z punktu A do punktu B. W każdym bądź razie chyba powiedziałem wszystko, co bym chwilowo chciał. Jak widzicie, można najlepiej właśnie na ukucka zabijać ludzi. Za dobre oczywiście celowanie dostajemy nagrody. Za nagrody dostajemy, kurde, więcej kasy itp. itd. Tak, za chwileczkę się przekonacie, bo tutaj zadymę. Po prostu, że trzeba uważać, żeby nie zginąć, nie? Bo to są różne poziomy. Akurat tutaj gramy na poziomie normal. Nie wiem, tak po prostu wyszło. Nieważne. Ale to i tak jest trudne. Dzięki kupującym zdolnościom możemy sobie szybciej, lepiej regenerować życie. Będzie nam słabiej schodzić, jak widzieliście, właśnie dostałem jakąś tam, kurwa, zdolność. Tutaj na żywioł idę. Właśnie dostałem, kurwa, kolejny. Idealnie. I właśnie o takich właśnie mówiłem, że za takie właśnie poświęcenie się w misjach dostajemy właśnie dodatkowe takie medale, oznaczenia. Ale to nie o to tutaj chodzi. Jedyną wadą jest to, że nie możemy zabierać broń, która powinna leżeć, a której nie ma. To jest minus tej gry, bo byłoby miło sobie pozbierać inną broń, którą na przykład oni używają. Mogliby mieć lepszą. Ogólnie misje to zależy, niektóre misje trwają 15 minut, 20 minut, to są duże obszary.
do przejścia, mówię z góry. To nie jest jak Battlefield 4, małe miasteczko. Tutaj akurat wam mapę nie pokażę, ale... To jest duży teren. Ja oczywiście wam całego terenu nie będę pokazywać, jak tutaj było grane, ze względu na to, żeby to trochę zajęło czasu. Oczywiście jak też możesz sobie powtórzyć, kurwa, misję i tak dalej, i tak dalej. Bo właśnie to, co przed chwilą brałem, właśnie z takich gadżetów właśnie robimy sobie własne bomby itp. itd. Co jest też bardzo proste. I nie zapominajmy o częstym ładowaniu magazynków. Może nam to czasami życie uratować. I przede wszystkim, tak jak powiedziałem, nie idziemy na żywioł. Bo jeżeli drużyna zobaczy, że cwaniakujesz, to cię oleją. Bo raz ci uratują, bo dobra, to był wypadek. Ale jak zobaczą, że za często właśnie robisz... O, właśnie zginąłem. Właśnie o tej mówiłem, że te zabawki są bardzo niebezpieczne, ten misiek. I teraz muszę poczekać, kiedy ktoś mnie reanimuje. Nie chciał mnie reanimować, co za skurwiel. Okej, właśnie zostałem reanimowany, zajebiście. W każdym razie jest na tej zasadzie, że jak cię reanimują, to nie masz full życia, więc musisz się dotankować. Amunicja też się kończy, więc jest też to krucho, więc proponowałbym zbierać z trupów wszystko, co się da, bo później jak ci się skończy amunicja, to będziesz miał pecha. Broni nie możesz wziąć, bo jak widzicie, nie widać tej broni w ogóle u żadnego trupa. Teleportuje się do innego gracza pewno w systemie, do komputera, bo tutaj jak widzicie, trupy nie wiem czym strzelały, ale powinna broń leżeć. A tu nic takiego nie leży, poza trupami. Więc niestety musimy ich brać. Każdy trup daje praktycznie po 10 naboi, więc jeden kit. Czasami się zdarzy 12, ale przeważnie dają po 10 naboi każdy trup. Magazyn go 120, więc oszczędzamy, jakby to powiedzieć, amunicję. I nie używać miśków. Chyba że jesteś na dachu, to wtedy możesz ich używać, bo one je zrzucasz. No, a to są właśnie co przed chwilą było własne roboty granaty, które się same praktycznie reprodukują ze względu na to, że nasi trupiorze właśnie posiadają różne też, kurwa, gadżety, które nam umożliwiają właśnie reprodukcję broni. No, a to, żeby wam dodać w skrócie, to co teraz widzicie, to jest dopiero połowa gry, więc ja wam jej całej nie pokażę. Bo byście musieli sobie długo popatrzeć. No, i tylko dodam tyle, że mi się ta gra podobała. I jestem z niej zadowolony. I to na tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że się podobało. Transmissions, and it sounds like the officials inside that compound are calling for